zwołaliśmy konferencję prasową ze względu na to, że decyzją osób zarządzających klubem PKP Elana w dniu dzisiejszym ze stanowiska pierwszego trenera drużyny seniorów został odwołany pan Krzysztof Jabłoński. Panu trenerowi tutaj chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania za wkład włożony w pracę w klubie, za wywalczony awans do trzeciej ligi, ligi, w której obecnie występujemy. Odnośnie spraw tutaj sportowych, to przekażę już głos dyrektorowi sportowemu Potrukowi. Witam Państwa serdecznie. Tak jak dyrektor wspomniał, została podjęta decyzja o zmianach na stanowisku pierwszego trenera. Żadną tajemnicą nie są zmiany, które odbywają się od jakiegoś czasu w Elanie oraz w Młodzieżowej Akademii Futbolu. Mamy przygotowany projekt, który jest mówiący o powrocie pierwszego zespołu na wyższy poziom docelowo. Myślimy tu oczywiście o przynajmniej pierwszej lidze. Drugi projekt zakłada budowę akademii. Chcemy być najlepszą akademią w województwie kujawsko-pomorskim, stąd chociażby mój udział w tym projekcie, w tych dwóch projektach. I również w związku z tym pewna zmiana, korekta w pierwszym zespole, jak to zwykle bywa po nie najlepszych wynikach zespołu. Podjęliśmy decyzję o zmianie na stanowisku trenera, natomiast ta zmiana była decyzją pochopną. Może Państwa dziwić oczywiście termin, bo dokonujemy zmiany po sobotnie wygranej pierwszego zespołu. Natomiast jest to moment, w którym nowy trener będzie miał dwa pełne mikrocykle do pracy z zespołem. Jest przełożony mecz z rezerwami Lecha Poznań. I stąd ta decyzja w dniu dzisiejszym. Ja myślę, że tyle, jeżeli chodzi o te kwestie wyjaśniające. Tak jak powiedziałem, robimy nowe struktury, podwaliny pod te dwa projekty, bardzo istotne dla nas dwa projekty. I moim zdaniem jak najbardziej do zrealizowania w tym czasookresie 3 lat. Tyle, jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, to chętnie odpowiem, jeżeli... Panie Patryku, kiedy zapadła decyzja o odsłonieniu Krzysztofa Jabłońskiego? Tak naprawdę decyzja o zmianie na stanowisku pierwszego trenera uaktualniła się po meczu z Farnem. A uaktualniła się, czyli jeszcze wcześniej był temat? Nie. Znaczy, braliśmy oczywiście różne wersje pod uwagę, natomiast powiem tak, mecze wynikowe, tak? Po Sparzędzu, po Niedbie Wągrowiec i po meczu tutaj u siebie w Dom Świecie. To jest temat wynikowy, temat szkoleniowy. Taka decyzja podjęta ze względu na naszym zdaniem brak rozwoju tego. Która zostaje z drużyną, czy również? To jest decyzja drugiego trenera. Dzisiaj poprowadził drugi trener zajęcia. Każdy jest wolnym człowiekiem, jeżeli będzie taka decyzja drugiego trenera, na jutro na spotkanie mówimy, to oczywiście nikogo tutaj na siłę nie zatrzymamy. Także jeżeli chodzi o sztab szkoleniowy, to jest generalnie temat tylko drugiego trenera i jutro zostanie przez niego podjęta decyzja. Wytłumaczył Pan, dlaczego akurat ten trener będzie nowym trenerem? Ten trener będzie nowym trenerem, ponieważ jakby kontynuując, za chwilę oczywiście chcemy przedstawić i zaprosić tutaj nową osobę. Jest to trener z doświadczeniem trenerskim na wyższym poziomie. Tak jak przed chwilą powiedziałem o projekcie Rana w pierwszej lidze, to jest to trener, który na tym poziomie już pracował, ma doświadczenie w prowadzeniu zespołu również do ligi wyższej. Jest trenerem relatywnie młodym, trenerem posiadającym najwyższą licencję trenerską
UEFA-owską. Jest trenerem, wydaje mi się, z dużymi ambicjami, który również po tym momencie prowadzenia zespołu na poziomie pierwszej ligi chce coś tam udowodnić i rozumie projekty, rozumie naszą filozofię, chce z nami ten projekt realizować i stąd wydaje mi się, że to będzie dobry wybór. Jego wizyta w sobotę, rozumiem, nie było przypadkowa. To już proszę pytać trenera. Dobrze, to myślę, że zaprosimy. W takim razie, jeżeli to już tak oficjalnie przedstawimy od dnia dzisiejszego pierwszym trenerem klubu drużyny TKP Lana SA został pan Asencki. Także zapraszamy panie trenerze. Przedstawiłem trenera, także myślę, że pytania Państwa, chyba że trener coś. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Może dwa słowa takie ode mnie na sam początek. Dostałem propozycję pracy w tym klubie i uważam to za duże wyzwanie. Przedstawiono mi szeroko zakrojony projekt pod tytułem Elana Toruń, która tak jak ja powiedziałem na jednym z pierwszych spotkań, że jest to kwestią czasu, kiedy wróci na szczebel centralny i to miejsce uważam tego klubu, ten cel, który wyznaczyli sobie działacze, właściciele klubu jest realny, tak? Wiem jak to funkcjonuje, wiem jak to funkcjonowało w poprzednim klubie, w którym pracowałem i uważam, że poprzez zaangażowanie ludzi kierujących tym klubem i zaangażowanie właściciela klubu, zatrudnienie mojej osoby, no jest dobrym kierunkiem, tak? Oczywiście sama nominacja nic tu nie, że tak powiem, nie gwarantuje, tak? Tylko codzienna, systematyczna praca, wdrażanie filozofii, którą sobie zakładam, przekazanie piłkarzom, bo przede wszystkim to oni mają pracować na wynik tego zespołu, który da satysfakcję kibicom, tak? Bo kibice wylani na chwilę obecną i wcześniej są na poziomie, powiem, pierwszej ligi, jakby nie powiedzieć ekstraklasy, dlatego ten poziom sportowy teraz musi iść w drugim kierunku, znaczy w kierunku takim, żeby gonić ten doping, którego nigdy jeszcze nie widzieli kibice w Toruniu i za to zawsze miałem wielki szacunek dla publiczności w Toruniu. Panie trenerze, które to podejście tak wędlane, bo w przeszłości były jakieś tam oferty? Może nie same oferty, ale na pewno byłem zainteresowany pracą w tym klubie, bo tak jak wcześniej już powiedziałem, że jest to kwestią czasu, kiedy ten klub z powrotem będzie grał na szczeblu centralnym. I poprzez dobre zarządzanie, poprzez organizację, to na pewno było warto skoczyć w ten projekt, dlatego moje zainteresowanie było już wcześniej. Elana to dla Pana dobrze zna zespół. Widziałem Pana na jakichś sparingu, kiedy Pan prowadził tą kadrę Region Ska, był Pan na ostatnim meczu z KKS-em. Dobrze bym znalazł tych naszych zawodników, co? No na pewno, kilku zawodników nie jest dla mnie anonimowych, znam ich również z poprzednich zespołów, które występowali. No i uważam, że ta kadra jest na tyle dobra, która może rywalizować z każdym zespołem w tej lidze i stać tych zawodników, żeby wygrywać, tak? Oczywiście jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć cokolwiek, składać jakiekolwiek deklaracje tak z mojej strony, bo oczywiście muszę poznać zespół i muszę dotrzeć do tych chłopaków, przekazać im swoją filozofię, tak jak powiedziałem wcześniej, no i myślę, że wszystko się ułoży w pomyśle. Maciekiewicz strzelał z numerem 10. Jeszcze jedna szansa! Jest gol! Elana prowadzi 1-0!